Niestety, nawet jeśli jesz warzywa lub owoce, nie gwarantuje to, że wszystkie składniki odżywcze zostaną przyswojone przez Twój organizm. Aby jak najlepiej wykorzystać jedzenie, musisz rozważyć, jakie produkty można ze sobą łączyć. Po obejrzeniu tego filmu rozpoznasz 10 takich kombinacji. Produkty te są przydatne same w sobie dla organizmu. Jeśli chcesz, możesz je łączyć. Organizm przyswoi maksimum użytecznych substancji w nich zawartych. W oparciu o zalecenia dietetyków przedstawiamy 10 kombinacji pokarmów, które idealnie do siebie pasują. Jabłka i gorzka czekolada. Chociaż tego połączenia nie można uznać za tradycyjne, warto spróbować, bo enzymy jabłkowe wraz z przeciwutleniaczami czekolady potrafią zdziałać cuda. Wzmacniają odporność, poprawiają pracę mózgu i serca, a nawet zmniejszają ryzyko zachorowania na raka. Płatki owsiane i sok pomarańczowy. Owsianka i świeżo wyciskany sok pomarańczowy są bogate w fenole. Pomagają usprawnić pracę układu pokarmowego oraz usuwają toksyny z organizmu. Wieprzowina i brukselka. Wieprzowina jest dość tłusta i dlatego nie jest zalecana do codziennego spożycia. Jednak w ograniczonych ilościach jest dobrym źródłem selenu, pierwiastka zapobiegającego rozwojowi komórek rakowych w organizmie. Jeśli jesz mięso z brukselką, wiedz, że działanie selenu zwielokrotni się nawet 13-krotnie. Ponieważ brukselka zawiera substancję o nazwie sulforafan, która zapewnia tę właściwość. Pomidory i wątróbka. Niedobór żelaza w organizmie może powodować chroniczne zmęczenie, spowolnienie metabolizmu, a nawet powodować problemy z sercem. Żelazo zawarte w wątróbce jest lepiej wchłaniane razem z witaminą C, która znajduje się w świeżych pomidorach. Pietruszka i cytryna. W tym przypadku połączenie działa zgodnie z powyższą zasadą. Żelazo z pietruszki jest maksymalnie wchłaniane dzięki witaminie C zawartej w cytrynie. W sumie stają się dobrym duetem dla wysokiej odporności i dobrego metabolizmu. Warzywa i jogurt. Wybierz jogurt naturalny, bez barwników, konserwantów i cukru. Zawiera dużo wapnia, reguluje pracę przewodu pokarmowego i flory jelitowej. Wystarczy dodać do niego trochę warzyw, takich jak marchewka czy seler, a otrzymasz przekąskę pełną witamin, a błonnik pomoże lepiej wchłonąć wapń. Awokado i szpinak. To idealne połączenie polecane przez wszystkich dietetyków. Szpinak zawiera dużo witaminy A i luteiny, ale ze względu na ich korzystne wchłanianie, organizm potrzebuje maksymalnej ilości tłuszczów roślinnych, takich jak awokado. W ten sposób układ pokarmowy będzie działał doskonale. Zielona herbata i cytryna. Zielona herbata z cytryną bardzo dobrze gasi pragnienie i dodaje energii. Herbata zawiera katechinę, która zapewni Ci długie życie i przyswajanie żelaza, a przy pomocy witaminy C z cytryny efekt ten wzrośnie kilkukrotnie. Pomidory i oliwa z oliwek. Każdy Włoch może zaświadczyć, że jest to idealne połączenie. Należy podkreślić, że Włosi w znacznie mniejszym stopniu cierpią na choroby układu krążenia. Wynika to również z faktu, że pomidory zawierają likopen, substancję poprawiającą czynność serca i naczyń krwionośnych. Zapobiegają miażdżycy i nowotworom złośliwym, a w połączeniu z tłuszczami roślinnymi likopen jest znacznie lepiej przyswajany przez organizm. Mięso i rozmaryn. Mięso jest idealnym źródłem białka, ale bardzo ważny jest sposób jego przyrządzania. Dietetycy zalecają gotowanie lub duszenie mięsa, ponieważ w smażonym lub pieczonym mięsie mogą tworzyć się związki rakotwórcze. Tego efektu można uniknąć, jeśli mięso jest marnowane z rozmarynem. Przeciwutleniacze zawarte w rozmarynie zapobiegają tworzeniu się szkodliwych substancji. Wypróbuj te kombinacje i napisz swoją opinię w komentarzach.